W poprzednim filmie mówiliśmy o rozkładzie Benforda i o tym dziwnym zjawisku, że w różnych takich zbiorach liczbowych te liczby, które zaczynają się na cyfrę 1, jakoś przeważają. Prawda? I to na przykład tutaj w tym wykresie ludności wszystkich krajów świata, czy też nawet podobno, może już tak mniej pewnie, w stałych fizycznych, że te, które rozpoczynają się na cyfrę 1, no jest ich znacznie więcej niż pozostałych. No i tutaj jest to prawo, dokładnie ten rozkład Benforda. O, to jest taka, ten wykres, prawda, reprezentuje no ten... No i potem powiedzieliśmy też, że to dla takich danych matematycznych bardzo dobrze jest to prawo odwzorowywane, że na przykład dla ciągu Fibonacciego, które tutaj mamy, i dla ciągu geometrycznego, którego przykładem były kolejne potęgi dwójki. Stwierdziliśmy tutaj, policzyliśmy dla kilkunastu pierwszych, jakie są te ułamki, i zobaczyliśmy, że jedynka rzeczywiście występuje najczęściej. No i powiedziałem, że jak weźmiemy taki pełen, nieskończony ciąg wszystkich potęg dwójki, to dokładnie częstość występowania jako pierwszej cyfry jedynki będzie dokładnie tak, jak przewiduje prawo Benforda, i kolejnych cyfr również. No i teraz możemy się zastanowić, dlaczego tak jest. No i tutaj, żeby jakąś wskazówkę pierwszą dać, no to mamy skalę logarytmiczną tutaj narysowaną. Więc skala logarytmiczna to jest taka skala, gdzie jak przesuwamy się o stałą odległość na tej skali, to liczby rosną o stały czynnik, czyli na przykład tutaj odległość od jedynki do dziesiątki jest taka sama jak od dziesiątki do setki, taka sama jak od setki do tysiąca. Czyli to jest właśnie skala logarytmiczna. No i teraz jak zobaczymy... Czyli co, na przykład byśmy na jednym mogli zmieścić odległość na przykład od Ziemi do Słońca i między galaktykami pewnie byśmy, ciekawe. Czy... Tak. Pewnie na jednej kartce papieru byśmy tak, mogli narysować. Pewnie jeszcze tak? Od naszego domu do sklepu spożywczego odległość też na tej samej skali. Też, na tej samej skali. No tak. Więc to jest troszeczkę takie oszustwo. Taka skala się przydaje, kiedy się chce porównywać wielkości różniące się o wiele rzędów wielkości. Tutaj to jest istotne. No i jak na tej skali będziemy chcieli narysować te liczby, zaznaczyć te liczby, które są kolejnymi potęgami dwójki, no zróbmy taki eksperyment. Czyli tak, tu mamy jedynkę, tak? Potem jest dwójka, potem jest czwórka, potem jest osiem to tutaj, potem mamy 16, to 16 będzie gdzieś tu między 10 a 20, potem 32 to będzie gdzieś tu. Dobrze, 60. Tu jest 40, 50, 64 to gdzieś tutaj trafi. 128 to nam trafi gdzieś znowu tutaj, tak? To było 64, 128. Za daleko pojechał, bo to prawie 200. No to było prawie 200, 128 czy gdzieś... Raczej bliżej tu, setki. Tu tak? Gdzieś w połowie. Potem mamy 256, to jest no gdzieś właśnie tu. No potem 500 to będzie znowu, bo tu jest 200, 300, 405. Tutaj. 500 gdzieś tutaj. Tak. No potem, i 1000 to tutaj zaraz za 1000. Tu jest gdzieś 1000. No 2000 zaraz tutaj. Tak. No i chyba widać już, o co tu chodzi. Mniej więcej. Że one na tej skali występują w równych odległościach. Tutaj widzimy, że na skali logarytmicznej one tutaj występują w równych odległościach. Ponieważ na takiej normalnej liniowej skali, no to one są coraz dalej od siebie. One, te liczby rosną coraz szybciej. No właśnie, byśmy ich nie zmieścili tutaj, tak, gdyby tutaj, to byśmy mieli jakąś tutaj taką zmieściliśmy rozsądną, tak. Na tej skali ładnie te liczby, moglibyśmy tutaj wszystkie zaznaczyć, no ale to już widać, że one tutaj w równych odległościach na tej skali występują. No ale z drugiej strony, jak wyobrazimy sobie taką nawet sytuację... Nawet dużo więcej, bo tu mamy 100 tysięcy. Tak, to tutaj jeszcze, byśmy ale bardzo wiele, dużo. Nie, wiele by nam nie weszło, skoro są równo, no to za dużo byśmy tu nie... No ale wszystkie one dosyć te, szybko rosną. Tak, tak. Wszystkie te, co tu są, jeszcze wiele więcej. Tak. No właśnie, gdybyśmy teraz sobie wyobrazili, że to jest taki chodnik, w którym mamy takie nierówne płytki, że jedne płytki są większe, inne potem coraz mniejsze i znowu mamy dużą płytkę, potem coraz mniejsze, a byśmy szli takimi równymi krokami, no to jest jasne, że najczęściej byśmy stawali na tej największej płytce. Ale co to jest ta największa płytka? Otóż te liczby, które są między 1 a 2, tak, no to mają jako pierwszą cyfrę, mają jedynkę. Liczby między 10 a 20 też mają jako pierwszą cyfrę jedynkę i tak dalej. Czyli tutaj no właśnie, ta największa płytka... To jest procent całej powierzchni, tak? Tak, tutaj nawet mam to właśnie przygotowane. O, żeby sobie spojrzeć na to. I ta powierzchnia to odpowiada dokładnie temu pierwszemu słupkowi tutaj w prawie Benforda.
Ta część... Tak, to są liczby, które zaczynają się na 1. Na 1. I oczywiście tutaj mamy drugi pasek. Między 1 a 1000. Liczby, które zaczynają się na cyfrę 2, to są liczby między 2 a 3, między 20 a 30 i tak dalej, między 200 a 300. No i ta powierzchnia tego kawałka, tego paska, to jest dokładnie ta powierzchnia. Znaczy stosunek do całości, tej powierzchni, tak? Do całości, to jest dokładnie ten słupek i tak dalej. Więc widzimy, że jak weźmiemy takie równo rozmieszczone liczby na tej skali logarytmicznej, no to najczęściej one wpadają do tego... w ten niebieski tutaj, tak, kwadracik. Czyli najczęściej pierwszą cyfrą będzie 1. No i teraz dlaczego to dla Fibonacciego działa? No właśnie, dlatego że Fibonacci to jest też kombinacja dwóch ciągów geometrycznych, tak? I tam... No jak mamy dwa ciągi geometryczne o różnych tam ilorazach, no to jasne jest, że ten o większym dosyć szybko dominuje. I w gruncie rzeczy też mamy do czynienia z ciągiem geometrycznym. Czyli to nie jest jakoś szczególnie dla Fibonacciego, prawda? Różne takie ciągi rekurencyjne, takie, tak, to wszystkie one będą dosyć dobrze wpadały w to prawo Benforda. Takie, które właśnie zachowują się jak geometryczne. Czyli mamy tutaj związek tego... z takim wykładniczym wzrostem. Oczywiście, jak będziemy mieli wykładniczy zanik, to też to będzie działało. No i na przykład wielu danych finansowych, na przykład kwoty przelewów bankowych, czy jakieś inne dane finansowe, też są opisywane rozkładami wykładniczymi, czy przez zanik wykładniczy, czy wzrost wykładniczy. I te dane, jak się weźmie te pierwsze cyfry tych liczb, które tam występują, jak się weźmie dużą statystykę, to one również okazuje się, że bardzo dobrze pasują do prawa Benforda. I nawet stosuje się porównywanie z prawem Benforda. Wykryć jakieś fałszerstwa podobno. Tak nawet. Że nawet można... Nawet podobno u nas w kraju ostatnio pewne fałszerstwo wykryto właśnie stosując prawo Benforda do tych, że pewne, jak rozumiem, pewne liczby były sztucznie tam, tak, dało się to wykryć. Niezupełnie nawet przypadkowo. Chyba ktoś został skazany. Tak. No ale oczywiście to nie tłumaczy też do końca ten wykładnik, bo na przykład czy powierzchnie do rzeczy rzek, prawda, mają wykładnicy, jakiś wykładniczy wzrost albo zanik. Albo stałe fizyczne. Więc to oczywiście nie do końca to prawo tutaj trudno powiedzieć, żeśmy wytłumaczyli, no zaagitowali przynajmniej dla tych ciągów takich wykładniczych, tak, takich zjawisk. A dlaczego to jest aż tak bardzo powszechne, no to pozostaje pewną zagadką, tak. Zdaje się, że pewne wyniki są w tym kierunku, ale chyba ani sami o nich dobrze nie wiemy, ani chyba nie możemy ich tu przedstawić jakoś. Więc zostawimy to jako taką fascynującą zagadkę, dlaczego to prawo Benforda tak powszechnie występuje właśnie w bardzo różnych kontekstach.